mikrosamochodów, które kiedyś były na Zachodzie bardzo popularne. W tej chwili jest ich niewiele, głównie znajdują się w muzeach motoryzacji. Ja proponuję, że będziemy rozmawiali górą. Witam Państwa. Prosimy o przedstawienie i o pochwalenie się tym pojazdem. Więc to jest BMW Isetta, rok produkcji 1956, w Monachium, wiadomo, NFS-ki pojazd. No cóż tam jeszcze, silnik 300 cm górnozaworowy o mocy 17 koni przy 6,5 tysiąca obrotach. Jest to normalny silnik motocyklowy? Motocyklowy, tak. To jest adaptacja silnika 250, po prostu o 50 cm zwiększona pojemność skokowa. Napęd na koła jest też przez łańcuch. Tak, przez łańcuch. To są bliźniacze koła z tyłu napędzane razem na sztywnej osi. Z tego względu są zbliżone do siebie. Zwróćcie Państwo uwagę, że rozstaw kół tylnych i kół przednich różni się znacznie. Jak się tym jeździ? No, trzeba być bardzo ostrożnym. Z tego względu, że maska z przodu jest bliżej. Przyznam się, że widziałem jeden tylko taki egzemplarz, i to w Muzeum Weteranów w Hamburgu. Poza tym nie udało się takiego nigdzie zaobserwować. Jak udało się go znaleźć w Polsce? Ten pojazd ma dosyć ciekawą historię, dlatego że był zakupiony w roku 1956 jako wzór konstrukcyjny do Mielca. Wówczas produkowano Mikrusa. Jest to wspaniały pojazd i myślę, że na zlocie motocykli weteranów też może z powodzeniem być prezentowany.